No ten projekt ma na celu zachęcenie do studiowania informatyki. Ja troszeczkę to inaczej nazwałem, wzorując się na tytule takiej książki, która wyszła bardzo dawno temu. No to były czasy, kiedy rzeczywiście upatrywano w informatyce, no, że to jest, może być źródłem dobrobytu. Autor był wtedy jedną z czołowych osobistości świata informatycznego rządowym, w strukturach rządowych. Teraz jest profesorem na Uniwersytecie Stanu Michigan. Nadal aktywny informatyk. Troszeczkę kontrowersyjny, ale wtedy to był bardzo modny temat. Myślę, że jak wspominam tamte czasy prac rządowych, to dzisiaj nawet nie mamy takich ustaw i rozporządzeń rządowych, jak wtedy podejmowano dotyczące elektronizacji. To mogę wam przypomnieć, może znacie trochę historii początku XX wieku, kiedy komuniści dochodzili do władzy w Rosji, to podstawowym aktem prawnym był akt o elektryfikacji. A w latach 80. to była elektronizacja gospodarki. A więc to jest na pewno, technologia jest pewnym napędem społecznym. No i upatruje się w tym, że będzie także źródłem czy okazją dla dobrobytu jednostek. Tak powstało, tak w tym duchu była napisana ta książka z punktu widzenia osoby, która miała wpływ na to, co się działo w państwie. Ale jak popatrzymy na kariery, no tu wymieniam kilka takich karier, to chciałbym przede wszystkim wam przekazać taką myśl, że to, że te osoby doszły do dobrobytu, można powiedzieć, później będę rozróżniał kariery z kasą i kariery z klasą, to jest związane z tym, że informatykę potraktowały rzeczywiście jako dziedzinę o bardzo głębokich, szerokich możliwościach i rozpoczęły od zrozumienia, czym jest informatyka i rzeczywiście na czym polegałoby te wielkie osiągnięcia. I jak później pokażę na przykładach, to faktycznie te wielkie osiągnięcia w informatyki były dziełem ludzi młodych. Czasem zaskakujące, ale podam kilka takich przykładów. No tutaj krajowy przykład, Maciej Popowicz, twórca naszej klasy, w pracy magisterskiej. To było przedmiotem jego pracy magisterskiej. Oczywiście później był zespół cały, który to tworzył, bo nie sposób jednej osoby objąć aż tak wiele różnych inicjatyw, które tam były związane, technicznych, prawnych, więc wiele różnych osób miało w tym udział, ale sam pomysł wyszedł od studentów naszego Uniwersytetu z Wrocławia. Zuckerberg też wiemy, że to jest bardzo młody człowiek, który z grupą studentów zaczął. Zresztą jak się popatrzy na karierę wielu, czy na uniwersytetach amerykańskich, zwykle się zaczyna te start-upy jako pewne działania grupy studenckiej. No zróbmy coś, żeby mieć z tego, w cudzysłowie, dobrobyt, tak? Czy pewien biznes. No nie każdy wyląduje na pierwszej liście, tak jak Zuckerberg, ale bardzo wielu później jest kupowanych przez Zuckerberga. Też osiąga olbrzymie sukcesy, ale jak mówię, to nie jest kwestia tylko ciągu do pieniędzy, ale to jest najpierw zrozumienie, na czym rzeczywiście można zrobić karierę. No, są oczywiście też i wielkie nazwiska, które, czy osiągnięcia, do których doszli ci wymienieni tutaj naukowcy, jak Rives Shamir Adelman, to RSA, ten kryptograficzny, to już byli bardzo dojrzali matematycy, informatycy, profesorowie MIT. Czy chociażby Knut, który zaczął jako bardzo młody człowiek pisać wielkie dzieło Sztuka Programowania, macie 3 tomy przetłumaczone na język polski. W latach 60., kiedy zaczął pisać, wydawało mu się, że ta dziedzina jest tak, może nie tak wąska, ale że da się ją ująć w 7 tomach. Przewidział 7 tomów, które opisałyby całą informatykę. Udało mu się napisać. Napisał 3 tomy. 4. jest w powijakach. Być może jeszcze się ukaże, ale są małe szanse, że będą dalsze tomy. Po prostu ta dziedzina tak szybko się rozwinęła, że nawet w tych klasycznych tematach, jak kompilatory, translatory, nie jest w stanie ukończyć tego dzieła, a jest już profesorem emerytowanym. Także jest mała szansa, że on to wszystko ukończy. No i jest wolne miejsce dla was.
problem sławny, czy P jest równe NP. No oczywiście nie jest równe, bo tu jest P, a tu jest NP, ale problem jest bardzo ważny, czy to, że dzisiaj nie potrafimy pewnych problemów rozwiązać, rzeczywiście żaden komputer nie rozwiąże, czy jednak znajdzie się jakąś metodę, że wszystkie trudne problemy jednym ruchem potrafimy rozwiązać, bo akurat one tworzą taką zwartą grupę problemów trudnych. I to jest wyzwanie, które staje i od czasu do czasu ukazują się dotychczas błędne dowody, albo równości, albo nierówności, no ale właśnie to jest miejsce, gdzie można próbować swoich sił. Okej. No plan jest krótki, troszeczkę powiem o informatyce, jak studiować różne twarze. Coś troszeczkę o historii jednak, bo jednak jest pewną nauczycielką życia. Kariery właśnie z klasą i kasą. I wreszcie pewne wyzwania, które stoją przed wami. Okej, no co to jest? Ten termin to jest dopiero lata 60., kiedy pojawiło się pojęcie. Z tym, że w Stanach Zjednoczonych jest zwykle jako science, jako wiedza. Natomiast te terminy informatyka to jest taki niemiecko-francuski, europejski zwyczaj, żeby się czasem odróżniać. Francuzi są szowinistami językowymi, więc ten computer science absolutnie na nic się nie tłumaczyło. Że ten komputer u nich to też nie brzmi jak komputer, ordinaire, prawda, coś do porządkowania informacji. Prawda? No oni są tacy troszeczkę zapatrzeni w swój język, ale we Francji to była jednak decyzja parlamentu. Parlament postanowił, że od dzisiaj to, co jest związane z komputerami, nazywa się informatyka. No, dzisiaj już tego żaden prezydent nie zmieni, prawda? No, my przyjmujemy często, chociaż pewnie takie zwichrowanie zawodowe, że to jest dziedzina, która się zajmuje algorytmami. No, mógłbym to naciągać, to tłumaczenie, mówiąc, że ta maszyna wykonuje tylko programy, a każdy program jest zapisem krokowym algorytmu. No więc faktycznie ta maszyna wykonuje algorytmy, prawda? No można to naciągać. No, oczywiście tych algorytmów się można doszukiwać wszędzie. Czy to będzie komunikacja sieciowa, czy to będą bazy danych, tam wszędzie są, prawda? No ale może nie w tym rzecz. Natomiast do tego jeszcze dojdziemy za chwilę, natomiast zwracam uwagę, to jest bardzo stare pojęcie, nie sam algorytm, ale sam twór ponad blisko 2500 lat temu. Może to nie jest tylko wiadomość historyczna, ale dzisiaj, gdy przypatrzymy się no chociażby RSA, temu, co jest na co dzień, służy do szyfrowania, tam jest algorytm Euklidesa. W pewnym sensie przerobiony, troszeczkę szybko możemy znajdować odwrotności liczb modulo e. No. Oczywiście być może ktoś później by to wymyślił, ale ten algorytm Euklidesa przez długie lata był synonimem algorytmu. W latach 50. się pojawiała książka i było słowo algorytm, to był algorytm Euklidesa. Popatrzymy na stare książki, prawda? Wirta czy tych prekursorów informatyki. Także to nie jest kwestia tego przywiązania do historii, mnie jako dinozaura, ale to jest rzeczywiście fakt, który pokazuje, że to pojęcie w matematyce, informatyce no przez te tysiące lat odgrywało bardzo ważną rolę i do dzisiaj jest niezmiernie ważnym pojęciem. No różne spojrzenie, no dobrze, to już powiedziałem, prawda, że można na ten algorytm patrzeć. Programowanie to jest jako po prostu komunikacja z komputerem. Komunikujemy komputerowi algorytm, prawda. Nie ma sensu mówić o programowaniu samemu dla siebie, no co to jest pisanie programu Hello, prawda, czy coś takiego. No, komunikujemy algorytm, prawda. Języki programowania są rozwijane przez chęć lepszej komunikacji z komputerem, prawda. No i tak długo, jak nie mamy nic do powiedzenia, ten język dla nas jest martwy. Jak to mój kolega, już nie żyjący, niestety będzie na zdjęciu później, powiedział, gdyśmy się tak spierali przy nauce języka w szkołach, był bardzo przeciwny temu, no bo co w szkołach jesteście w stanie zapisać za pomocą języka programowania, żeby komputer zrobił? I ukuł takie powiedzenie. Jest, ktoś tu się Kowalski nazywa? Nie ma. Kowalski nie miał nic do powiedzenia. Kowalskiego nauczyli po hiszpańsku, teraz Kowalski nie ma nic do powiedzenia po hiszpańsku. No więc jeżeli ten język nie jest tylko nośnikiem czegoś głębszego, prawda, co chcemy przekazać, to nie ma sensu się tego uczyć, prawda? Także nauka języka dla samego języka jest tak jak w życiu, prawda? Zapominamy szybko frazy, czy języka polskiego, czy angielskiego, jeżeli ich nie stosujemy. Nie są nam potrzebne. Okej, no co to jest?
A wiesz, zwracam uwagę, dlatego że jeśli chodzi o studia, to tak się utarło, że informatyka to musi być na Uniwersytecie Warszawskim. Nie musi. Może być na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Toruńskim, może być w tej szkole. Żartuję, ale jest wiele kierunków, które związane są z informatyką i te zajęcia w różnych grupach miały na celu zachęcenie was nie tylko do tych studiów na najwyższym poziomie, na najwyższym sensie matematycznym, ale także, no i tutaj to jest akurat klasyfikacja amerykańska, computing, oni nazywają nie computer science, dzisiaj computing, czyli taka wiedza obliczeniowa. Prawda? No i widzimy, że tutaj nie wszystko jest matematyczne, prawda? My ten termin computing tłumaczymy komputyka. No pojawia to się w wielu publikacjach polskich, ale tak słabo się przyjmuje, nie? Jakoś tak brzmi strasznie. Sprzęt, prawda? No mamy sprzęt, nadal rozwija się sprzęt, można studiować kierunek czysto inżynierski polegający, czyli zajmując się tym, że konstruujemy nowe urządzenia, czy to procesorowe, czy same procesory. Systemy informacyjne, czyli te wszelkiego typu systemy, no chociażby rządowe dzisiaj, e-government, e-zdrowie i tak dalej. Są systemy informacyjne bazujące na, oparte na olbrzymich bazach danych rozproszonych, z bardzo rozwiniętym interfejsem użytkownika. No systemy informacyjne, no wszystkie społecznościowe też można uznać sieci za takie. Technologia informacyjna to są zastosowania, no to co mieliście w szkole jako przedmiot na początku, czyli zamysł był taki, żeby te umiejętności informatyczne zastosować w innych dziedzinach. Na ogół ten przedmiot się zamieniał w rozwój umiejętności informatycznych, no nadrabianie pewnych zaległości. Później mamy produkcję oprogramowania, no to jest chyba jedna z najstarszych dziedzin informatyki na Politechnice rozwijana głównie, prawda? Produkcja oprogramowania. No te maszyny nie byłyby nic warte, gdyby nie było oprogramowania. I na ogół, jak dzisiaj obserwujemy, to programowanie idzie w tyle za rozwojem technicznym. Procesory mają znacznie większą moc niż oprogramowanie, które dla nich zostało stworzone. To procent procesora, to co zresztą my wykorzystujemy w procesorach, to w ogóle niewielki procent jest tego, jakie on ma możliwości. Wystarczy, jest taki program, który pokazuje nam, może pokazywać nam wykorzystanie procesora, pamięci, no wszystkich tych zasobów, jakie mam w komputerze. Zobaczymy to u dołu, te zielone światełka się tylko migają, prawda? Chyba, że zajmiemy całą pamięć. No ale to nie trudno, nie? No i wreszcie computer science, czyli to, co jest na uniwersytetach na ogół bardzo silnie związane z matematyką, no związane właśnie z takim odpowiedzią, czy wszystko można policzyć na komputerze? Nie. Matematyka mówi nie i to powiedział już Turing w 1936 roku. Tak jak w matematyce są teorie, w których są prawdziwe twierdzenia, których nie można udowodnić, tak są problemy obliczeniowe, których żaden komputer nie policzy. Także ograniczenie naszej wiedzy jest jednak. A nam się wydaje, że ta maszyna wszystko potrafi, nie? Okej, no to właśnie to komputyka zastępuje computer science. No i w edukacji mamy jeszcze myślenie komputacyjne. Może skomentuję to. No to się wzięło troszeczkę od tego człowieka, to jest Thomas J. Watson. Jak ktoś był na moim wykładzie wcześniej, to już to nieraz pokazywałem. To był pierwszy szef firmy IBM w 1924 roku. Ta firma istnieje od 1924 roku. No, nie ma nic w nazwie. International Business Machinery. Oni tworzyli komputery, maszyny do spisu powszechnego. Od końca XIX wieku. I on tu ma nad głową pierwsze logo firmy IBM. No tu jest akurat, to u mnie wisi w domu. Pierwsze logo. Mówi, myśl, zanim skorzystasz, zanim użyjesz, zanim zwrócisz się do maszyny, ty pomyśl, jaki ona ma dać ci pożytek, jaką korzyść, jak masz się przygotować do tego, żeby z tej maszyny skorzystać. No? On prowadził ten element społeczny do korzystania z maszyn. No później zapłacił frycowe przy tych maszynach. Pamiętacie, był taki olbrzymi szum, kiedy się okazało, że te jego maszyny do spisu powszechnego przyczyniły się do tego, że Niemcy w latach 30. u siebie wiedzieli, kto jest pochodzenia żydowskiego, a kto nie. Bo rzeczywiście, przeprowadzając spis, pytano, jaka jest twoja religia, jakie jest twoje pochodzenie. No i urzędnicy Hitlera łatwo z tej bazy danych wyciągnęli. Tych, którzy rzeczywiście byli, taka gruba książka jest na ten temat, twierdził IBM, że się do tego
nie przyłożył, tylko sami Niemcy z tego skorzystali, no ale dzisiaj trudno to stwierdzić. Także no, ten termin, który coraz powszechniej będzie pewnie używany, myślenie komputacyjne, są pewne kompetencje użytkownika komputera, ale nie takie press any key, naciśnij dowolny klawisz, skorzystaj z gotowego oprogramowania, tylko do końca wykorzystanie mocy komputerów, a także ich ograniczeń, pewna świadomość, do czego on może być wykorzystany, a do czego nie. A musimy się tutaj w pewnym sensie no, częściowo zdać na sposób myślenia, w cudzysłowie, tej maszyny. Co ona potrafi zrobić? Ona działa metodami algorytmicznymi, no, dobrze zaplanowanymi. No więc jeżeli ją do końca chcemy wykorzystać, powinniśmy poznać, w jaki sposób nie tylko przez przyciskanie przycisku potrafimy uruchomić, ale przez wydawanie jej poleceń samodzielnie tworzonych. To jest dzisiaj strasznie ważne. No właśnie, myśmy napisali do nowy podręcznik do szkoły. Wiecie, że informatyka teraz będzie w pierwszej klasie dla wszystkich uczniów zamiast technologii informacyjnej. I napisaliśmy podręcznik Informatyka to proste, gdzie realizując metodą projektów to myślenie komputacyjne staramy się kreować. Natomiast no, jest rzecz, która jest niepokojąca. Pokażę statystykę. Wczoraj część z Was była może na otwarciu Mistrzostw Świata w programowaniu zespołowym. Cztery nasze zespoły obiecują, że zajmą 4 pierwsze miejsca. Rzeczywiście mamy olbrzymie sukcesy tych młodych ludzi. Pokażę statystykę powalającą. Statystykę Unii Europejskiej. O, proszę zobaczyć. To jest, napisał program komputerowy. W czterech kategoriach Unia Europejska przeprowadza badanie. To jest kopiowanie plików i folderów, użycie arytmetycznych formuł w arkuszu, utworzenie prezentacji i napisał program. 30 krajów. Badania statystyczne. No pomijam już, że w tworzeniu prezentacji to jest 16-24, czy są uczniowie i studenci, nie? 16-24, jak popatrzymy na Polskę, Poland, 47, a średnia europejska jest 59. A w programowaniu? Średnia 20, a tu 16. 22 miejsce Polska zajmuje w Unii Europejskiej pod względem umiejętności programowania w wieku 16-24. Ja myślę, że tych danych nie ma ani nasze ministerstwo, ani nasz rząd, a jeśli ma, to ukrywa. Albo nie robi z tego żadnego użytku. No, mamy oczywiście elitę. Mamy elitę tych uczniów i studentów, którzy zdobywają laury. Prawda? Ale badania europejskie dotyczą społeczeństwa. Tu mamy inną rubrykę wieku 16-74. Prawda? No to jest jeszcze gorzej. W każdej kategorii Polska jest poniżej średniej. Zróbcie coś, żeby było inaczej. No. Pewnie niektórzy z Was by byli badani występowali w tych badaniach. No. No Unia Europejska to jest Eurostat, więc to jest oficjalna strona badań statystycznych Unii Europejskiej. To nie jest naciągane przez żadne państwo. Prawda? No i nie bez powodu, to jest Mark Prensky, ten, który podzielił nas, Was nazwał tubylcami cyfrowymi, a nas nazwał imigrantami, prawda? Podzielił nas. To nie jest najlepsze w edukacji, jak się dzieli, prawda? Ty jesteś lepszy, ty gorszy, prawda? Ty taki, owaki. Powinniśmy raczej się traktować jednakowo. Natomiast on w ostatnim wystąpieniu, w jednym z artykułów, powiedział, prawdziwą alfabetyzacją XXI wieku będzie programowanie. Programowanie, ale nie w tym sensie, że musimy pisać program od razu w Pascalu, w C++, czy w jakimś języku programowania. Programowanie w sensie wykorzystania możliwości tych narzędzi, które mamy, ale które nie są, które są no, głębiej niż tylko naciśnij klawisz. No, no prosta rzecz, prawda? No, nawet jak piszemy jakiś dokument,
normalnie jesteśmy przyzwyczajeni do pisania ręcznie, prawda? Jeden akapit, drugi akapit. No ale siadamy do edytora. To jest program. To jest program, który my swoim dokumentem możemy programować. Że nam podzieli na kolumny, że nam zrobi zakładki, że nam utworzy konspekt, że z konspektu potrafi zrobić spis treści, spis innych rzeczy. To jest wszystko programowanie naszego dokumentu. No? Ja już widziałem, no nie trudno zobaczyć dokumenty, prawda, gdzie przenoszenie robi się za pomocą spacji, prawda, a że każdy wiersz kończy się twardym wierszem, prawda, no bo tak się pisze ręcznie, prawda, ale to jest program, który, to jest dokument, który w tym programie możemy faktycznie zaprogramować. Ja już nie mówię o Visual Basicu, w którym możemy pewne faktycznie polecenia programistyczne zawrzeć, ale sam dokument możemy, to samo z arkuszem, tym bardziej z arkuszem, gdzie możemy wręcz pewne algorytmy zapisać w arkusz, prawda? I on powiedział no, znakomitą rzecz. Wiecie, że prawdę mówiąc, wchodząc na jakikolwiek serwis, my się czujemy, jakbyśmy byli przez kogoś obserwowani. Na pewno jesteśmy, bez dwóch zdań. Pręcki powiedział, programuj, jeśli nie chcesz być programowanym. A to jest wyzwanie dzisiaj, XXI wieku. Rzeczywiście, nie mam tutaj akurat fragmentu tego, w styczniu tego roku minister edukacji Wielkiej Brytanii wystąpił na olbrzymich targach edukacyjnych, powiedział ICT, czyli technologia informacyjna, koniec jako przedmiot. To jest nudne. To jest nudne dla ucznia i to jest nudne dla nauczyciela. To może być przydatne, jak chcesz napisać pismo, albo coś prostego zrobić, ale faktycznie, jeśli chcesz wykorzystać możliwości komputera, to programuj. Zapoznaj się z computer science, informatyką, jakie są możliwości. Oczywiście dla każdego ucznia to będzie inny poziom. My nie chcemy wszystkich was nauczyć. Ten podręcznik, który pokazałem, nie uczy każdego programowania. Nie, absolutnie. Zdajemy sobie sprawę, że tego się nie da zrobić, chociaż widzę dużo dziewcząt. Kiedyś wspomnienie z jednych zajęć tutaj, które miałem. Siedziało tu takich hakerów nabuzowanych, prawda? Tu siedziała grupa dziewcząt. Nie, bardzo ładne dziewczęta. Ale nauczycielka zauważyła moje zmieszanie i podeszła i mówi, wie pan, wzięliśmy klasę informatyczną, ale w autobusie było miejsce i wzięliśmy klasę turystyczną. Myślę, no tak, ale wie pani, ja je muszę nauczyć programować. I wyszły po 3 godzinach po napisaniu 2-3 programów. No. To jest do objęcia, prawda? No tak jak języka się uczymy, bo to jest język komunikacji, prawda? Nawet mniej, można się bardziej bezpiecznie w nim czuć niż w języku obcym, bo faktycznie podajemy dokładne sformułowanie formuł, od których nie możemy odejść. W angielskim możemy mieć wątpliwości, prawda, czy przestawić słowa. Tu nie ma takich wątpliwości, prawda, to jest tak zafiksowane, że... To jest wyzwanie, no, zwracam na to uwagę. Chcę powiedzieć, że to jest związane też z pewnym kryzysem kształcenia informatycznego, dlatego jest ten projekt. Ten projekt my nazywamy Outreach, czyli takie wyjście uczelni do szkół, żeby was zachęcić do kształcenia informatycznego. No dane są niestety niepokojące. Przez 7 lat zmalało 50% zainteresowań informatyką w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Na początku lat 2000 to był ten upadek dotcomów. Firmy, które szybciutko powstały, miliony dolarów pompowane, spadło do 1 miliona, potracili zyski, majątki. I wtedy studenci zauważyli, no to w co się mam pchać w taki biznes niepewny. Nie? A to samo było z absolwentami. Prawda? W Polsce podobnie, mamy niż i powstawanie kolejnych szkół prywatnych, więc tutaj tym bardziej jest to solidne przygotowanie, bardzo ważne. A natomiast rośnie zapotrzebowanie, cała Dolina Krzemowa w programowaniu przenosi się do Indii, bo jest taniej, nie ciągnąć wszystkich Indusów, prawda, do Ameryki, tylko tam ich zatrudnić, tam mieć komputery i tam pracują. Nie? Wróciłem teraz z Indii na odległości 250 km, jak jechałem do Taj Mahal, to co 10 km był Institute of Technology, czyli taka szkoła wyższa technologiczna, taka politechnika. Nie? Olbrzymi potencjał, prawda? No więc jak my tu nic nie zrobimy, to oni tu przyjdą, zrobią za nas. Wczoraj, bo nie wiem, czy ktoś obserwował te drużyny wczoraj, tak,
Azja ma niesamowitą potęgę. Troszeczkę niepokojąco wczoraj patrzyłem, jak przedstawiano drużyny amerykańskie. Nie wiem, czy Państwo widzieli. Tam były pojedyncze osoby niepochodzenia azjatyckiego z drużyny amerykańskiej. Obojętnie, czy to był Stanford, czy to był MIT. No? Więc to jest potęga. No? Odpowiedzią na potęgę jest nasza potęga. No? A powody kryzysu są no takie dość proste. Kwestia podejścia do uczenia informatyki w szkołach jest przez zresztą ministerstwo też bardzo źle traktowane. Sukcesem jest, że informatyka nie zginęła z podstawy przez 25 lat, ale tyle, co myśmy się nawalczyli, żeby to pozostało. Natomiast nadal jest w maturze w grupach przedmiotów dodatkowych, prawda? Nie potrafimy tego przekonać, no, bo tam jest nadal to pojęcie. No, jeden z dokumentów menowskich, kiedy zmieniono technologię na informatykę w szkole od września, to uzasadnienie w MEN było, a pewne przedmioty zmieniły tylko nazwę, na przykład technologia informacyjna na informatykę. No mam nadzieję, że nauczyciele przynajmniej podstawę przeczytają, a nie ten dokument menowski, prawda? Bo to jest naprawdę coś innego. Natomiast u nas jest dużo motywacji, uczniowie często mówią, no ja już to wszystko umiem, to co mam iść na studia? Co mam tracić 4 lata, jak ja wszystko potrafię? Radziłbym się jednak zreflektować, zastanowić, czy rzeczywiście ta wiedza, którą posiadam, na ile mi pozwala, na ile rzeczywiście głęboką wiedzą o informatyce, o możliwościach komputerów. Tak na ogół nie jest. Jest co robić. I te zajęcia w tym projekcie miały to Państwu zilustrować. Tak właśnie Amerykanie nazywają outreach. Natomiast są zachęty takie, że akurat kierunki informatyczne w wielu uczelniach są zamawiane przez ministerstwo, czyli student dostaje 1000 zł stypendium. Asystenci czasem mają mniej. 1000 zł stypendium. Ale to jest stypendium, to nie jest tak, że to można sobie brać za darmo, prawda? Dostaję, bo poszedłem na informatykę. Bo niestety zrobiono statystykę i po 3 latach okazało się, że efektywność tych studiów jest dość mała. 25%, czyli co czwarty student tylko kończy z tych studiów. Także ten projekt ma jeszcze jeden cel, żeby was przygotować do tych studiów. Nie tylko do wzięcia tych 1000 zł, tylko przygotować, co mam robić na tych studiach, umotywować. Okej, dobrze. No, informatyka komputery, to takie cytaty przytaczam, że Dijkstra powiedział, że informatyka jest w takim sensie nauką o komputerach, jak biologia o mikroskopach, astronomia o... No troszeczkę przesadził, prawda, no bo żadnej z tych dziedzin nie byłoby bez tych urządzeń, prawda? No, ale też nie odwracajmy, prawda, że to jest wiedza tylko o komputerach, chociaż w nazwie jest. No to, co często wam tutaj cytowałem na zajęciach algorytmicznych, pokazując, że zaraz pokażę na jakimś przykładzie, że rzeczywiście staramy się coś szybko liczyć, ale możemy tylko liczyć dzięki temu, że potrafimy lepszy algorytm zaprogramować. Nie zbudować szybszy komputer. To zaraz pokażemy na przykładzie. No dobrze. To o pogodzie za chwilę powiem. No co to jest komputer? Nie będę... Jeżeli ktoś jest zainteresowany, tu pokażę kilka maszynek. Aha, to jest jeszcze z Webstera, 69 rok, proszę zobaczyć, 69 rok. Komputer, co to jest? Osoba, która liczy. W angielskim tak jest. To słowo computer to jest osoba, która liczy. R to się dodaje do osoby. Mhm. Dopiero na drugim miejscu jest maszyna, czy urządzenie do liczenia. No dzisiaj pewnie, bo to jest 69 rok, pewnie Webster inaczej wygląda, ale akurat takiego Webstera mam. A więc człowiek. No, pierwsze wystąpienie komputera, jakby ktoś był zainteresowany jutro na pikniku, a ja będę miał troszeczkę tych maszyn starych, kolekcjonuję. No to jest właśnie urządzenie z końca XIX wieku i tu jest The Computer Company. No ale to zdaje się, to komputer właśnie dotyczyło osób, które mają tym kalkulatorem się posługiwać. To króciutko rozróżni, prawda, urządzenia indywidualne i te duże. Nie będziemy się zatrzymywać na tym, tylko pokażę, prawda. No, Chińczycy liczyli do 10 miliardów na rękach. Nie na palcach, bo oni palców mają tyle samo, co my, ale na rękach. No.
te elementy, te kosteczki, te wszystkie zagięcia to były pewne elementy no, systemu pozycyjnego, prawda? Przy czym to nie był pozycyjny tylko na tych innych pozycjach, ale prawda, no, pozycją było na przykład milion, prawda? A, no, serobany, liczydła, pałeczki. Pierwszy kalkulator, to jest, tak wyglądał pierwszy kalkulator. 623 rok. Spłonął, a to jest replika jego. Ktoś chciał zobaczyć, jutro będzie można obejrzeć. Mam jedną z takich replik. Jest kilka chyba w świecie. Schickard zbudował dla Keplera. Strasznie prymitywna maszyna. Dużo trzeba tu naustawiać, żeby to wszystko pododawać tutaj na tych licznikach, żeby to wyszło. No i takie urządzenia ręczne. No i to jest najznakomitsza rzecz. To, co się kręci, czasem zwany młynkiem do pieprzu. To jest kalkulator kieszonkowy Kurta. On zaprojektował ten kalkulator, będąc więźniem w obozie Buchenwaldzie. Niemcy pozwolili mu to zaprojektować, przewidując, że to będzie znakomity prezent dla Hitlera na wygraną wojnę. Później napisał książkę. To nie miał być prezent. No. I po wojnie produkował. W 1972 roku, jak przyszły kalkulatory, trzeba było odstawić. No, jutro będzie się można tym pobawić. Tego się nie da zniszczyć nigdy. Tak kiedyś pojechałem, będąc w Stanach, coś przestało działać w komputerze. Zadzwoniłem do firmy. Wreszcie facet nie potrafił mi nic poradzić. Mówi, why don't you buy a new one? Czemu nie kupisz nowego? A to się nigdy nie popsuje. Tego się nawet nie oliwi, nie można oliwić, bo oliwa działa jak piasek w takich urządzeniach. No. Okej, no musieliśmy z tego zrezygnować. No po 72 roku, proszę zobaczyć, te wszystkie urządzenia posłużyły do tego, żeby zaprojektować kalkulator, a później komputer, no i stał się dla nich grobem. Trzeba było je wyrzucić. Okej. No co pozostało, to króciutko tylko powiem, logarytm, nie wiem czy wszystkim logarytm coś mówi, a może nie wszystkim. No kilku na pewno uczniom, hakerom, ale może zostawmy ten logarytm. Ja tylko powiem, że no to jest ważna rzecz, tylko popatrzmy na to, prawda? Zamiast mnożyć, dodajemy wielkości, które są logarytmami. Do tego były tablice. To bardzo ważne jest inżyniersko i takich urządzeń było wyprodukowanych około 40 milionów w latach 70. No tutaj jest 30 cm skala, nawinięto skalę i tu jest 1,5 metra, a tu jest 12 metrów skala. Im większa skala, tym lepsza dokładność. Jutro będzie można to obejrzeć. Mam te urządzenia. Ciekawa rzecz, jesteście szczęściarzami, bo żeby skończyć studia techniczne przed 72 rokiem, to na tym trzeba było pracować, jak dzisiaj na klawiaturze komputera. Wszystko liczył student na tych urządzeniach, bo nie było nic innego. Tak na suwaku. To było najtańsze, bo te wszystkie kręciołki i inne urządzenia były strasznie drogie, prawda? A to w kieszeni się nosiło. Każdy inżynier w Ameryce miał suwak przyczepiony tutaj, tak jak młotek nosił, prawda? Okej, natomiast no, to, co z logarytmem jest związane, no to pewnie ktoś był już tu na algorytmice, to ja ten przykład stale powtarzam. No jak policzyć taką niewielką potęgę? No w szkole się tym nie zajmujecie, nie? Tam w szkole się liczy x do drugiej, do trzeciej, prawda? Czyli x do drugiej, do trzeciej, no to wypisujemy, prawda, że to jest po prostu mnożenie. No ale jakbyśmy tu chcieli to mnożyć, no to ilość czynników jest ta liczba minus jeden, nie? Jak to długo będzie trwało na szybkim komputerze? Ha? Kilka lat. Za długo. No tak, rzeczywiście to tyle mnożeń mamy do wykonania i popatrzcie, to tutaj jest napis, mamy superkomputer, 10 do 15 operacji na sekundę, ja tu wypisałem tą liczbę, no więc przesunąłem kropkę tutaj, to mamy tyle sekund, dzielimy przez 60 i mamy tyle minut, dzielimy przez 60 i mamy tyle godzin, dzielimy przez 24 i mamy tyle dni i dzielimy przez 365 i mamy tyle lat, czyli 10 do 8 lat. A to jest mała potęga. W RSA te potęgi mają 300 cyfr. A dostajemy wiadomość z kluczykiem po ułamku sekundy. No. No i w szkole pewnie poznajecie algorytm, który jest szalenie szybki. Który jest szalenie szybki. No, polega to na
na prostej obserwacji, że jeżeli ja mam powiedzmy x do dziesiątej, to co mam mnożyć aż 9 razy? Mnie nie prościej będzie, jak ja to tak zapiszę? No a jak mam x do piątej, no to też, no, to nie jest parzyste, no ale mogę sobie to napisać tak i wtedy x do czwartej mogę zapisać inaczej. Czyli x do dziesiątej to będzie x do kwadratu razy x i do kwadratu. I już, ile, i zamiast 9 działań mam raz, dwa, trzy, cztery działania, nie? Ile trzeba będzie operacji wykonać w tym, to prosto się ten algorytm zapisuje. Na informatyce ten algorytm jest podawany, prawda? Jak potęga jest 1, to jest x. Jak jest parzysta, no to do połówki podnosimy do kwadratu. Jak jest nieparzysta, no to tą pierwszą potęgę wyłączamy i bierzemy n minus 1, wtedy ono jest parzyste. I w tym przykładzie, no właśnie pojawia się ile z działań logarytm i tu wykonywanych jest tylko 200 mnożeń, więc nawet nie zauważymy, kiedy te mnożenia zostaną wykonane. No, to jest potęga algorytmu. Logarytm pojawia się jako liczba operacji wykonywanych. No bo my dzielimy przez 2, prawda? Dzielimy stale przez 2. Jak jest nieparzyste, to dzielimy przez 2 po odjęciu jedynki od potęgi. Nie? Czyli ile razy trzeba podzielić tę dużą liczbę, żeby otrzymać 1? No właśnie logarytm przy podstawie 2 z tej liczby. A to jest szalenie mała liczba. Dwa te logarytmy, prawda? Bo tam musimy pamiętać, że tu przeskakujemy o 1. Prawda? No mówię, co pozostało z tamtych lat, bo tak się czasem utarło, że jak pytam czasem, no ile informatyka, no to tak większość młodych ludzi mówi tak 85 rok. Poniżej tego nikt nie schodzi. Mało kto schodzi, bo rzeczywiście wtedy się pojawiły komputery osobiste, ale komputery osobiste faktycznie korzystają z osiągnięć lat. I to nie tylko bezpośrednio w informatyce. No to w jakimś sensie można powiedzieć, że to jest też i matematyka. Ale no nie szkolna, bo w szkole akurat się dużych potęg nie liczy, więc... Ale chciałoby się, żeby na matematyce pojawiło się. Pewnie pani na matematyce opowiada o tym, ale to trzeba mieć połączenie. Ale trzeba mieć właśnie ten umysł taki, prawda, informatyko-matematyka, który widzi jednocześnie problemy obliczeniowe. Ale obliczeniowe problemy na matematyce to nie jest podniesienie do trzeciej potęgi, prawda? To jest uwzględnienie, że ta potęga może być bardzo duża, nie? No o kompresji chcę wspomnieć. O kompresji. No też się kompresja, no komputer, nie? Ale faktycznie ojcem kompresji jest Morse. Dlaczego on nadał tym literom kropkę i kreskę? Wiecie, to jest ten kod, kropka, kreska. Dlaczego nadał E i T? Najczęściej występujące litery w języku angielskim. Więc im częściej występuje litera, tym krótszy kod. No i na tym oparł swoją pracę, właśnie tutaj pokazuję, kolejnego bardzo młodego człowieka, Huffman, w 1952 roku napisał pracę magisterską właśnie podając kod Huffmana, który jest w każdym programie kompresującym. No to jest abrakadabra. Gdybym wziął ASCII, to tych liter to jest 11 razy 8, 88, a jak wezmę kod Huffmana, to jest kod dla tych liter, no to mam 24, 1/4 do 25% scala. I to był 88 znaków, tak, a tu 24. No i Huffman był magistrantem, napisał tą pracę. A nie potrafiłem dotrzeć, czy on wyszedł od Morsa. No? Bo to jest idea Morsa, prawda, żeby częste znaki opatrzyć krótszymi kodami, prawda? No tutaj proszę zobaczyć, w tym słowie A jest najczęstszą literą, dlatego ma najkrótszy kod. No? To jest właśnie idea też w kodzie Huffmana, która no, jest ideą faktycznie Morsa z tamtych lat. Okej. Okay. No, ja zbieram oprócz maszyn do liczenia też maszyny do pisania. One są piękne. No to jest taka maszynka, którą Hemingway nosił w plecaku. Korona. Nosił ją w plecaku, dlatego że to się składało tu na klawiaturę. Także to było takie do wzięcia w rękę. I on zwykł mawiać, że to jest jedyny psychiatra, któremu on się oddaje w ręce. Jak każdy artysta miał pewne problemy, pewnie psychiczne i można taką koszulkę kupić na eBayu. Natomiast my mówimy fonty, Gates, prawda?
Nie, fonty to jest pomysł maszyn do pisania. Proszę zobaczyć, to są maszyny do pisania. No nie przywiozłem ich, ale może kiedyś przy okazji. To są maszyny do pisania, które mają tutaj wymienne głowice. Tak jak dzisiaj wymieniamy między fontami, prawda, tak tam ręcznie się wymieniało głowice i można było pisać prace matematyczne, pochyłe, niemiecką, niemieckie litery polskie i tak dalej. Także to jest koniec XIX wieku, kiedy fonty faktycznie w pisarstwie zagościły. No, tak długo, to są lata 60., to jest maszyna IBM, tak zwany golf ball. Ona ma tutaj fonty te małe u dołu. A no ja mam taką maszynę, myśmy w latach 80. wszystkie prace naukowe w instytucie na tej maszynie pisali. Czcionkę matematyczną się wymieniało tę głowicę. One wyglądają jak piłki golfowe. I ja do tej maszyny mam chyba z 50 różnych głowic, także 50 fontów. Nie wiem, czy w Wordzie jest tyle, ale chyba jest, prawda? Można dokupić, nie? Także to jest też pomysł, który wyszedł do starych komputerów. No, rozgrzewkę to już nie raz dawałem, to pewnie domyślicie się, co to jest, nie? Co ci faceci mają w ręce? No, ci, którzy wiedzą, nie mówią, a ci, którzy nie wiedzą? Też nie wiedzą? Kto? No to co to jest? Klawiatura? Mysz? Cyfra. Cyfra, tak? Cyfra, no. To jest cyfra. 22 lampy. No a to są operatorki, które się bawią cyframi. No. Wtedy przy każdej maszynie musiała być operatorka. No one musiały czasem te cyfry poprzestawiać, albo lampę wykręcić, prawda, i wymienić. Tak wyglądały komputery, nie? No, miałem okazję pracować przy tym komputerze. To jest Elliot 803, jeden z pierwszych komputerów w Polsce, który pracował w seryjnej produkcji. No, tu jest ten człowiek, który mówił o tym właśnie Kowalskim i Hiszpańskim. Tworzył oprogramowanie dla Elbro. Natomiast tutaj wisi cały schemat maszyny. Zobaczcie, jak wyglądał schemat komputera wtedy. Wszystko tu jest. Tu są tranzystory. Tu są oporniki, pojemności, wszystko jest. Jak się otworzyło tą szafę, to wzięło odpowiednią stronę, czarno na białym było. No. I przychodził pan Misiek, taki konserwator, miał śrubokręt, tym samym śrubokrętem naprawiał syrenkę dyrektora i komputer. I chodziło. A dzisiaj, no ta sama historia, którą powiedziałem. Tak nie chodzi, why don't you buy a new one? No. A wtedy były tylko trzy takie komputery w Polsce. Dobra. No duże komputery, już przechodząc ku końcowi, duże komputery chcę pokazać, no bo oczywiście świat się nie kończy na tym, co mamy w rękach. To są, no można powiedzieć, to jest niedokończona wersja komputera Babbage'a z początku XIX wieku, maszyny różnicowej. Byłem nawet zdziwiony, czytając wspomnienia o nim, bo on te plany maszyny udostępnił, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, na wolnych licencjach, prawda? I rodzina Szyców, Szwedzi, z tych planów zrobili maszyny i przyjechali do Londynu, do niego. I on ich bardzo przyjaźnie przyjął. Strasznie zadowolony, że te otwarte jego projekty, zasoby przemieniły się w maszynę. Sam nie skończył te maszyny. To jest maszyna na jego planach zbudowana 200 lat w rocznicę 200 urodzin. I można zobaczyć, jak bylibyście w Londynie, Science Museum. A można podejść, ten pan tam jest, pokręci korbą i można wykonać obliczenia. No to jest właśnie ta maszyna Holwrighta do spisu powszechnego. To jest urządzenie, na którym się dziurkowało karty, więc kobieta, mężczyzna, niemiecki, prawda? Te karty tu szły do czytnika. Z tego czytnika te dziurki były elektrostatycznie, czyli tam była rtęć u dołu. No. I jak była dziurka, to łączył się obwód i wtedy na odpowiednim zegarze przeskakiwała strzałka o jeden. I w ten sposób, jak się kładło te karty ze spisu, to spis 10 lat wcześniej liczono 9 lat. Jak wprowadzono te maszyny, to po 6 tygodniach były wyniki spisu. To było osiągnięcie wtedy. No.
Niesamowite osiągnięcie. Można to zobaczyć w Muzeum Smithsonian w Washington. No, to jest druga wojna światowa. Warto też nad tym się chwilę zatrzymać. To jest Z4. Konrad Zuse, uważany przez Niemców za twórcę w ogóle komputeru, zbudował maszyny. Jest takie pytanie nawet, gdyby Hitler był bardziej otwarty na technologię i zaczął stosować te maszyny, czy alianci byliby w stanie wygrać wojnę, bo te komputery były znacznie prędzej niż amerykańskie maszyny. Faktycznie amerykańska maszyna była zbudowana w 1946 roku, kończona. ENIAC. W 1946. A on już miał w 1943 ZX. Niesamowita historia. On wiózł szczątki tej maszyny i spotkał w lasach Schwarzwaldu von Brauna, ten, który projektował V1 i V2, uciekał z Paderminde. I pokazał mu szczątki tej maszyny. Von Braun, który później zaprojektował cały program Apollo, popatrzył na te szczątki maszyny, temu opisał Zuse całą tą maszynę, popatrzył na to, komu to będzie potrzebne. A szef IBM w 1948 roku powiedział, jak 5 maszyn, komuś będzie potrzeba w świecie to wszystko. Nie miano wtedy wyobraźni jeszcze, jak potężne urządzenia człowiek tworzy. No a to jest Colossus, który służył aliantom, Brytyjczykom do deszyfracji maszyny Enigma. W Bletchley Park pod Londynem można obejrzeć. Zbudowano takich maszyn 11, ale Brytyjczycy, ponieważ chronią wszystkie swoje tajemnice bardzo szczelnie, to Churchill po wojnie kazał wszystkie rozebrać. Dopiero po 35 latach się okazało, że pierwszą elektroniczną maszynę zbudowali Anglicy, właśnie Colossus. Teraz zbudowano replikę tej maszyny, można obejrzeć Bletchley Park. No a to jest superkomputer, to jeszcze do tego wrócimy. No właśnie, to jest historia ciekawa. To jest człowiek, który produkował Cray, Seymour Cray, który produkował superkomputery. Można zobaczyć to w Deutsches Museum w Monachium. Pytanie, to jest komputer. Proszę zobaczyć, tu są szafy, tu są dyski oczywiście, ale to jest komputer, czyli te wszystkie procesory, kabelki i tak dalej. I on jest okrągły. Dlaczego? Jak się wam wydaje? Żeby łatwiej było obchodzić dookoła? A tutaj, żeby siadać można było? Można siadać, bo to miękkie jest. Ale radzę odwiedzić to muzeum. Coś nie... słabo? Nie. Warto odwiedzić to muzeum, bo tę szafę można otworzyć. Jak się otworzy szafę, to tam jest kłębowisko kabli. Nie tak jak dzisiaj, prawda? Mamy piny, prawda? Tylko tam trzeba kablami. Dlaczego on zrobił okrągły? Żeby te kable były krótsze. No, bo to zajmuje dla sygnału mniej czasu. No, to był zysk. No, to jest jedna z maszyn amerykańskich, 25 rok, no a to jest w 2009 najszybszy komputer wtedy był, Jaguar IBM-owski. No kolejna rozgrzewka, ale to też pokazywałem. No pewnie się łatwo domyśleć przy tym kontekście wcześniejszym. No dla mnie to wygląda jednak jako magazyn lodówek w Rozamet we Wrocławiu, bo tak wyglądają te, tak wygląda ten magazyn, ale to jest rzeczywiście superkomputer i to jest symulator Ziemi. To był komputer, który był najszybszy w 2002 roku. Japończycy zbudowali. A może warto dwa słowa o tym powiedzieć. Japończycy, jak wiecie, mają olbrzymi problem z pogodą. Zaskakuje ich, prawda? Albo trzęsienie, albo tsunami, coś. Starali się zbudować komputer, który będzie symulował Ziemię. Wszystko, co się dzieje na Ziemi. Ale nie tylko w atmosferze, ale także do samego środka, całą Ziemię, prawda? Tak, żeby można było przewidzieć, co się może zdarzyć. No i co przewidzieli w tamtym roku? Mając coraz szybsze komputery? Ktoś mówi, no co wy tak, świat będziecie cały was? No tak, taką kuli nawet historię. No. To, czy pada w Tokio, zależy od tego, ile lodów zjedzą Hindusi w Bombaju. No Hindusów w Bombaju jest 20 milionów. Jak połowa z nich zje lody, to proszę zobaczyć, jaki jest ruch wilgotności wody w atmosferze od razu. Nie? I to jest faktem, prawda, od tego, prawda, czy topnieją lody na Grenlandii, zależy, prawda, a też przypływ i stan wody.
No i przewiduje się, że tu jest 10, ile tu jest? 3, 6, tu jest 35, to był słaby 35 teraflops. Dzisiaj najszybszy komputer ma, o, ponownie Japończyk, Hitachi, Fujitsu. Fujitsu, bo w tamtym roku był Chińczyk, teraz jest Japończyk. 10 do 16 potęgi. To jest najszybszy komputer. Przewiduje się, żeby rzeczywiście można było pogodę na Ziemi określać, no to będzie potrzebny komputer no 10 do 24. No, nie wiem, ja już pewnie tego nie doczekam, ale przewiduje się, że to będzie gdzieś koło 2040 roku. 35-40 rok. Także jest dużo do zrobienia, no ale wy macie dostęp do innego superkomputera, bo to, te maszyny, które stoją za Googlem, to jest 300 teraflops. Jest porównywalny z, no, z większością superkomputerów. Maszyneria, która stoi za przeglądarką, dla wyszukiwarką, za przeglądarką, no, za wszystkim, co Google robi. No. I nawet nie zdajemy sprawy, że to jest rozproszona sieć takiej ilości komputerów. To, że dostajemy po ułamku sekundy 365 milionów wskazań, to oznacza tylko, że cały czas ten komputer pracuje, żeby na nasze pytanie od razu dać nam odpowiedź, prawda? Wszystko indeksuje, wszystko porządkuje, ma pokatalogowane w odpowiednich miejscach, żeby tylko ściągnąć nam tę informację, którą potrzebujemy. No? Oczywiście 365 milionów odpowiedzi na nasze pytanie to jest tak jak brak informacji. No. No. Ale potęga w ilości, nie? No dobrze, no to można sobie zadać pytanie, jak mamy tą współczesną technologię, to od kiedy będzie nowa technologia? Tamte urządzenia mechaniczne zaprojektowały elektroniczne, no to teraz pytanie, te urządzenia, które mamy, zaprojektują nową technologię, która je wyprze. No nie będziemy mieli PC-tów. Wyobrażacie sobie, że nie będziemy mieli PC-tu? Ja sobie wyobrażam, tak? Super. No jest taka koncepcja z 45 roku, z 45 roku. Vannevar Bush, on nic wspólnego nie miał z Bushami, wymyślił takie urządzenie, które będzie, pracujemy na biurku i mamy dwa panele. Mamy dwa panele. On pracował oczywiście z papierami, no i potrzebuje jakiejś pracy, książki, no to co robi? To powoduje, że to urządzenie, ono było mechaniczne, tutaj mechaniczne jest urządzenie, powoduje, że na tym drugim panelu ląduje to, co potrzebuje, ale metodą skojarzenia, metodą powiązania treści, semantyczną, prawda, to co potrzebuje, on nawet tego nie dyktuje, tylko to urządzenie jest tak inteligentne, że mu dostarcza odpowiedniej pracy, którą on potrzebuje. On jest ojcem hipertekstu, sieci, no wszystkiego, co później stworzono. Chociaż nie bezpośrednio to definiował. Natomiast dzisiaj sobie można wyobrazić, że zamiast tego, no mamy, powiedzmy, no tu jakiegoś chipa. No. Teraz nawet nie musimy zamykać oczu. Myślimy, praca Vannevara Busha. No jeżeli dzisiaj myślenie możemy poruszać nogę albo rękę, prawda, protezę, to jaki problem? Ja myślę o pracy Vannevara Busha i staję, ściągam mi z tej sieci światowej pracę i ja widzę pracę Vannevara Busha. Nie potrzebuję do tego żadnego urządzenia. Czytam ją. Albo ktoś mi nawet czyta to, co potrzebuję. Nie? Po co mi te urządzenia wtedy będą? Nie? To samo z pisaniem. Ja mówię albo myślę i to przenosi do tekstu. Nie? Możliwe? Na pewno. Nie za długo. No dobrze, no to kończmy. No właśnie jest takie powiedzenie fizyka. Skąd się bierze różnica między przeszłością a przyszłością? Wiecie, fizycy mają cztery wymiary. X, Y, Z i jeszcze jest wymiar czasu. Jak X może być od minus nieskończoności do plus nieskończoności, tak dla fizyka czas ma też od minus nieskończoności do plus. Dla nich nie ma różnicy, gdzie ten czas stoi. No i dla nich to jest niepojęte, jak można pamiętać przeszłość, a nie można pamiętać przyszłości. Ale to jest bardzo mądry człowiek, więc domyślam się, że kiedyś coś zrobi. O polskich akcentach na koniec chcę też wspomnieć. To jest przyjaciel Staszica. Ma tu w ręku maszynkę, zegarmistrz.
No niestety tej maszynki nigdzie nie można znaleźć. A Łukasiewicz, też dobrze pamiętać, jest w literaturze informatycznej jest jedno pojęcie, które nosi nazwę polskie. No, od, notacja polska. Przykro czasem, jak mam zajęcia ze studentami, pytam, no co to ANP znaczy? Mówię, polskie. A oni... Czy Polish ham jest, polska szynka, prawda? A odwrotna notacja polska? Mówi Łukasiewicz. A, ten od lampy. No nie ten od lampy. Jan, bo to był logik, polski logik, który rzeczywiście wprowadził notację. No jest inny jeszcze ciekawa osoba, może mniej ciekawa, jeśli chodzi o życiorys. Widzicie, Felix tu jest napisane i zawód imienia Feliksa Dzierżyńskiego w Moskwie. Feliks Dzierżyński, ten siepacz rewolucji. I jak się skończyła rewolucja i nie było co robić w fabrykach, broni nie trzeba było i trzeba ludziom było dać pracę, to ukradł pomysł od Nera na kręciołek, no i zaczął produkować, nazwał swoim imieniem. Więc jak jeśli zobaczymy taki kręciołek, no to też ma polskie pochodzenie, chociaż w Rosji był robiony. A kryptografia komputerowa, Polacy, nie? Chociaż Anglicy nie bardzo nam przyznają, a może nie tyle palmę pierwszeństwa, ale wielki udział, bo jednak później sami olbrzymi wkład włożyli w deszyfrację tych olbrzymich ilości wiadomości przez czas wojny. Twierdzi się, że nawet wojna trwała dzięki temu krócej o 2 lata. Ale te nazwiska myślę, że warto pamiętać. Ktoś byłby w Bydgoszczy, jest tam pomnik Rejewskiego, w Poznaniu też jest pomnik Rejewskiego. No i bardzo ciekawa rzecz, ale to już jako ciekawostka, bo to przestało być aktualne. Mamy arytmetykę w komputerach dwójkową, ale może być też minus dwójkowa. Wiemy, że z liczbami ujemnymi w komputerze jest pewien problem, nie? Ale jak mamy arytmetykę minus dwójkową, to jaką ma zaletę? No, pamiętamy rozwinięcie liczby przy podstawie. To jest podstawa do potęg. Jak weźmiemy nieparzyste potęgi minus dwójki, to mamy liczby ujemne, czyli faktycznie dla liczb ujemnych nie potrzeba bitu znaku. Także w tej arytmetyce nie jest potrzebny bit znaku przy reprezentacji binarnej liczby. I taką maszynę Polacy zbudowali, UMC-1, ja pracowałem kiedyś na UMC-10. No nie było widać, że to jest akurat minus dwójkowa, prawda? Ale ciekawe, po latach się dowiedziałem. No to są polskie maszyny, może... Ten człowiek żyje jeszcze, Leon Łukaszewicz, to nie jest Łukasiewicz, Łukaszewicz, twórca pierwszych maszyn w latach 40. 50. Polacy bardzo szybko budowali maszyny porównywalne ze światem, chociaż wtedy było ograniczenie na dostawę części, na dostęp do części elektronicznych Zachodu. Także te pierwsze maszyny, no później już kupowaliśmy Odra 305, to była angielska, a to był Riad już kradziony IBM. No dobrze, to na koniec jeszcze, dobrze, niech to się skończy, na koniec jeszcze o tych karierach chcę wspomnieć. No też Hoffman, o którym powiedziałem, i drugi to jest Claude Shannon. Tutaj zwykle to studentom pokazuję. Claude Shannon to był człowiek, który co zrobił? Wziął, zamienił logikę, prawda, iloczyn, tutaj sumę, tu sumę, zamienił na układy w 1935 roku. To na maszynie napisał tą pracę, to jest kopia tej pracy. Ta praca jest uznawana za najlepszą pracę magisterską XX wieku. Mówię to studentom, konkurs na najlepszą pracę XXI wieku jest otwarty. Do was też to mówię. No. To są kariery z klasą. Prawda? Ci faceci nie dorobili się kasy. No. Może Hoffman, on jeszcze żyje, ale on tego nie opatentował. Prawda? Także jest wykorzystywany w każdym programie kompresującym, ale on za to, poza tym, że tam czasem nazwisko się pojawia, to nic nie ma. No w przeciwieństwie do tych osób, które mają kasę z tego, co zrobili. No. No wymieniam tutaj kilka osób, ale chcę podkreślić, te osiągnięcia ich to jest nie tylko ciąg do kasy, to są osiągnięcia w informatyce, które spowodowały, że doszli tak wysoko. No a to jest niestety, w warunkach gospodarki rynkowej to się przekłada na finanse.
No? Nasza klasa może mniej, no bo teraz Facebook zdominował większość, już tak nie rośnie liczba użytkowników, ale mimo wszystko to jest też olbrzymi sukces, ale te wszystkie serwisy eBay, Allegro czy Amazon chociażby wchodzi do Polski niedługo. No, jest prekursorem na przykład e-czytników do książek. Wydawać by się mogło, że no, e-czytnik wejdzie, to już wszystko wyrzucimy. Okazuje się, że on sprzedaje elektroniczne książki. Po pierwsze, wzrosła liczba książek elektronicznych kupowanych u niego, a po drugie, ci autorzy kupują książki papierowe także. No więc ta elektronika ma też napęd pewien niespodziewany. No już nie mówię o tych dwóch pierwszych wierszach, Jobs i Gates. No właśnie o Jobsie też warto pamiętać, niedawno odszedł. Bardzo głupio się go przedstawiało często, że patrzcie, do czego doszedł, nie skończywszy żadnej uczelni. Chciałbym troszeczkę to sprostować. To jest bardzo niesprawiedliwe i nieuczciwe mówienie o nim, że on nie skończył uczelni, więc no, można by powiedzieć, to po co te uczelnie są, jak można zrobić karierę bez kończenia uczelni. On na uczelni wiele zyskał. On na przykład poszedł na kurs kaligrafii na uczelni, nie kończąc jej. A potem, jak popatrzymy na Apple'a, jaka staranność tekstu jest, który Apple produkuje, to był wynik tego, że on wziął odpowiednie wykształcenie z tego, co mu na uczelni było potrzebne. Nie? I on to doceniał później. Bardzo doceniał. Okej, no wyzwania społecznościowe, też możecie przy okazji coś zarobić. Szukanie największych liczb pierwszych. Możecie sobie zainstalować sieci oprogramowanie z tej strony. Jak wam się uda, jak traficie na kawałek przestrzeni, którą wasze oprogramowanie przegląda, no teraz ja gadam, prawda, ten mój procesor nic nie robi, nie? To mógłby szukać liczby pierwszej. Albo idziemy spać, nie? No może szukać liczby pierwszej, nie? No i ostatnie liczby pierwsze już nie szukały te superkomputery, tylko pecety. Studenci amerykańscy, kanadyjscy biorą te nagrody za kolejne liczby pierwsze. 50-100 tysięcy dolarów. No. Przy okazji to się przyda, nie? Tam gdzieś... Nie? A obliczenia gridowe to mniejsza może o to. A to też może zostawmy. No, analiza danych z kosmosu. Jest też taki projekt. Te wszystkie satelity przynoszą tyle danych, że tego nie jest w stanie NASA czy ktokolwiek zbadać. I to też jest odpowiednie oprogramowanie, które powoduje, że szukamy. I tam są też nagrody dla tych, komu się uda trafić na coś sensownego. Przyjedźcie, uratujcie. No i na koniec powiem o takim problemie, który często też przedstawiam, bardzo prosty, a który nie ma rozwiązania dotychczas. Premier objeżdża województwa, chcemy mu skonstruować trasę tak, żeby szybko objechał. Zaczyna w stolicy. No więc jak zaczyna w stolicy, no to ma 15 innych województw, gdzie może pojechać. No może pojechać do Białegostoku, nie? No ale z Białegostoku gdzie? Tu czy tu? No jakąś metodę musimy wybrać. No tu jest jakiś przykład trasy. Oczywiście z Białegostoku wraca do Warszawy, nie? Tak jedzie. No tych rozwiązań jest dość dużo, no ale jakbyśmy kiedyś mieli 49 województw, to tego jest strasznie dużo. No niestety liczba tych rozwiązań strasznie rośnie. Proszę, przy 15 województwach to jest 10 do 12. No to jeszcze tym komputerem 10 do 16 szybko policzymy. Ale jakbyśmy mieli 48 województw, to jest 10 do 61 minus 16, 45. No, 10 do 40 lat. No to jest poważny problem, proszę Państwa, bo 10 do 38 lat, bo to jest problem prezydenta Stanów Zjednoczonych. No, on ma tyle stanów. On chciałby odbyć teraz przed wyborami podróż, a nie ma innego algorytmu. A ma wybory, no tuż, tuż. Co on ma zrobić, nie? No można powiedzieć, wielkie państwo, wielki prezydent, niech się martwi, nie? No, oni sobie poradzą jakoś. Ale jest to problem i ten problem nie ma rozwiązania. Nie ma rozwiązania. Tu podaję taki przykład, gdybyśmy chcieli... To może nie to jest. Aha, okej. Okay. To jest to rozwiązanie, które ja pokazałem przedtem, ale ono nie jest najlepsze. Otóż możemy przyjąć takie założenie. Jestem w punkcie, jadę do najbliższego. Prezydent mówi, jedziemy, czy tam premier, wieźcie mnie do najbliższego miasta. To nie jest to rozwiązanie. To rozwiązanie byłoby takie, że on do Łodzi pojedzie najpierw, nie do Lublina.
No dobra, gdzie ma pojechać z Łodzi? Gdzie najbliżej jest z Łodzi? I okazuje się, że z Łodzi jest najbliżej do Kielc. A z Kielc gdzie najbliżej? Nie do Lublina. Nie? Do Krakowa. No i to jest już klapa. No bo jak on się tu znajdzie, no zostają mu te miejscowości. Jak on tutaj wróci, no to widać, że on strasznie nadrabia. A jak tu pojedzie, to tu będzie musiał wrócić. No więc... No i matematycy zacząłem szukać różnymi ścieżkami, jak to rozwiązać. Są teraz takie bardzo ciekawe, no właśnie, to jest zły wybór. Są bardzo ciekawe metody genetyczne. No ja mogę patrzeć na te trasy jak na osobników. Nie? No co się robi w przyrodzie z osobnikami? Albo się one krzyżują, no, albo mutują. Nie? To są algorytmy genetyczne. Albo inaczej, podpatruje się mrówki. Jak to jest, ja mam na działce mrowisko, jak to jest, że one ten kamień wszystkie omijają z tej samej strony? Mówią coś? One mają, zostawiają taki płyn specjalny, prawda, po którym wszystkie mrówki idą tą samą drogą. No? I są algorytmy mrówkowe. Na tej podstawie zbudowano całą maszynerię matematyczną, która powoduje, że te trudne problemy zaczynamy dawać mrówkom do rozwiązania. Może nie w skali kraju, bo się nachodziły za dużo, prawda? Ale w skali pewnego modelu matematycznego. Prawda? To są przestrzenie, które są dzisiaj do badania dla was, dla młodych ludzi, bo to są jeszcze nierozwiązane problemy. Okej, to na koniec, o tak wygląda ta mapa dla prezydenta Stanów Zjednoczonych, jakby objeżdżał. Natomiast tu jest bardzo ciekawy problem, jakby ktoś trafił. Wybrano na kuli ziemskiej miejscowości powyżej 25 tysięcy mieszkańców. Tych miejscowości jest prawie 2 miliony. No jakby ktoś chciał objechać je wszystkie najkrótszą trasą. 2 miliony to nawet nie jest to 48, nie? Trochę więcej. No i wyzwanie jest, tam można znaleźć odpowiednią stronę. Jest chyba najlepsze dotychczas znalezione rozwiązanie, ma taką długość. Podobno jest od optymalnego, różni się o tyle tam jakieś badania, bo nie znane optymalne rozwiązanie. No? Bardzo ciekawy problem, można się tym pobawić. Także zachęcam na informatykę. Dziękuję za uwagę.